Przystępujemy do punktu 4.6. Propozycje zmian w projekcie nowego statutu Rad Dzielnic Miasta Krakowa. Jest to, proszę Państwa, projekt zarządu dzielnicy i dlatego pozwolę sobie go zreferować. Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie, bo mówiłem o tym na poprzedniej sesji Rady Dzielnicy, że wpłynął do Rady Dzielnicy projekt nowego statutu z prośbą o nadesłanie uwag do 20 października. Wyznaczyłem termin 15 października z prośbą o zgłaszanie uwag przez szanownych Państwa i w oparciu o te zgłoszone uwagi oraz cześć. W oparciu o te zgłoszone uwagi został przygotowany projekt uchwały, który omówię. Proszę Państwa, punkt pierwszy w paragrafie pierwszym naszej uchwały, opiniując pozytywnie propozycję statutu dzielnic miasta Krakowa, warunkujemy to od wprowadzenia następujących zmian. Wykreślić jako martwy zapis paragrafu 3, punkt 3 i punkt 4 o opiniowaniu lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz godzin sprzedaży. Szanowni Państwo, ten punkt został jeszcze poprzedzony konsultacjami, jakie prowadziłem w Wydziale Spraw Administracyjnych. W referacie sprzedaży napojów alkoholowych, gdzie również uzyskałem opinie, które Państwu za chwilę przedstawię. Mianowicie od roku 2003 do Rady Dzielnicy nie wpłynęły żadne prośby o opiniowanie tychże punktów sprzedaży alkoholi oraz godzin sprzedaży napojów alkoholowych. Jest to o tyle istotne, że mieszkańcy, czytając zapisy naszego statutu, zadają nam później pytanie, jak to się dzieje, że powstaje tyle różnych punktów sprzedaży alkoholi. No ale zgodnie z ustawą o wolności gospodarczej my na to już nie mamy żadnego wpływu. Po spełnieniu innych wymogów, z których najistotniejszy jest taki, żeby mieścić się w ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych, które mogą istnieć na terenie gminy miejskiej Kraków, a o tej ilości decyduje Rada Miasta Krakowa, to właściwie nie ma innych formalnych przeszkód, oprócz tych o odległości, o stosownej odległości od punktu, od kościołów czy też placówek oświatowych, żeby zabronić możliwości sprzedawania alkoholu, to raz. Oczywiście w przypadku, gdy dany podmiot posiada stosowną koncesję, oraz o godzinach sprzedaży alkoholu. No, efekt tego jest taki, że Państwo wiecie, alkohole sprzedaje się całodobowo. Niestety na to nie mamy wpływu. Zapis taki w statucie powoduje, że osoby, które chcą się z tym zapoznać, później mogą mieć pretensje do radnych o to, dlaczego tyle tych punktów powstaje. Nie, no trudno tłumaczyć, że nie mamy na to żadnego wpływu. Dlatego też propozycja jest taka, żeby ten punkt w ogóle wykreślić ze statutu, bo to nie mamy na to wpływu. Następny punkt w paragrafie 11 ustęp 1 jest zapisane, że Rada Dzielnicy wydaje opinię w formie uchwały w ciągu 2 tygodni od otrzymania stosownego wniosku. No, szanowni Państwo, sprawa wygląda w ten sposób, że Rada Dzielnicy obraduje z reguły, oprócz przypadków nadzwyczajnych, czyli sesji nadzwyczajnych, co 4 tygodnie, no raz w miesiącu.
W związku z tym oczywiście tam w paragrafie 11 ustęp 1 jest zapis, że może Rada Dzielnicy wystąpić o przedłużenie terminu wydania opinii o kolejne 2 tygodnie, no ale nie lepiej od razu wpisać w statucie, że mamy termin 4 tygodni do wydania opinii. Nie wiem, czy to zostanie uwzględnione, czy nie, ale taka była geneza tego wniosku. W paragrafie 36 ustęp 1 jeden z kolegów zaproponował, że jest wpisane, że podejmujemy decyzje w sprawach dotyczących obszaru dzielnicy. Proponował wpisać mieszkańców dzielnicy. Wpisałem w projekt uchwały, żeby wilk całej, owca całej Wilk City, obszaru i mieszkańców dzielnicy. No, to wielkiej różnicy nie robi. Następny punkt odnośnie paragrafu 64 jest to punkt potwierdzający naszą uchwałę, którą żeśmy podjęli 24 listopada 2011 roku w sprawie propozycji statutów dzielnic miasta Krakowa, w której to uchwale ustaliliśmy, to znaczy według nas oczywiście, kryteria podziału środków na poszczególne dzielnice. W tym momencie ten punkt ma tylko dostosowanie paragrafów do przedstawionego nam do konsultacji projektu statutu. Poprzednio opiniowaliśmy te punkty, one były w paragrafie 5 ustęp 3, teraz te punkty znalazły się w paragrafie 64 ustęp 1, punkty 1, 2 i 3. Treść jest identyczna z zapisami naszej uchwały z 24 listopada 2011 roku. W paragrafie 65 ustęp 1 jest zapisane, że dzielnica obligatoryjnie przeznacza co najmniej 75% środków będących w jej dyspozycji na realizację zadań ujętych w paragrafie 3 ustęp 1 punkt 1.4. Ten punkt 1.4 to są środki przeznaczone na prace remontowe dróg, chodników wraz z oświetleniem, na remonty w placówkach oświatowych, na infrastrukturę sportową i na zieleńce i skwery oraz ogródki jordanowskie. Proszę Państwa, oprócz tych zadań, które realizuje dzielnica, jest jeszcze mnóstwo zadań, w tym cały blok instytucji kulturalnych działających na terenie dzielnicy, które nie wchodzą obligatoryjnie w to zadanie. Więc dlatego obniżenie zapisu z 75% na 70% środków będących w dyspozycji dzielnicy pozwoli nam na większe, da nam większe możliwości w kwestii gospodarowania tymi środkami. Dlatego tu proponujemy zmniejszenie o 5% obligatoryjnego zapisu, który nas będzie zobowiązywał, żeby 75%. Jak będzie 70%, to więcej będzie na tą przysłowiową kulturę. Szeroko pojęto, bo to jest też i biblioteki, w to wchodzą, patrzę tu na arenie w tej chwili, fajnie mi kiwa głową. Więc proszę Państwa, teraz tak, w paragrafie 65 jest podobny punkt, w którym jest napisane, że dzielnica obligatoryjnie przeznacza co najmniej 5% środków będących w jej dyspozycji na realizację zadań w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych. W projekcie statutu, jakby kolega przeczytał, to jest zapisane 5%. Dlatego my proponujemy, panie dyrektorze, żeby to obniżyć do 3% ze względu na to,
że po prostu jak uznamy, że są takie potrzeby, to możemy przeznaczyć i 10%. Ale jak mamy zapisane w statucie, że minimum 5%, to 5%. Jeżeli obniżymy to do 3%, to na przykładową kulturę będziemy mieli o 2% więcej. Nie, no po prostu tak, żeby to... No, to patrzymy na pracowników kultury. W związku z powyższym to jest... To, dlatego tutaj zaproponowałem w tym punkcie, żeby wpisać 3%, a będzie potrzeba, to możemy przeznaczyć 20%. Natomiast musimy przeznaczyć 3%. No i ostatni punkt, to znaczy ordynacja wyborcza, gdzie proponujemy, i to jest wynik konsensusu z dwóch propozycji, które wpłynęły do zarządu. Jedna propozycja mówiła, żeby była lista popierająca kandydata, żeby było tam 10 podpisów. Druga propozycja, żeby było 25 podpisów. Wyciągnąłem prawie średnią i wyszło mi 15 podpisów. Tak naprawdę matematyczna średnia to jest 17,5, no, ale już nie będziemy dzielić. To te 2,5 podarowałem, czyli w sumie 15 podpisów. I to jest propozycja, żeby to założyć, czyli kandydat chcący kandydować na członka Rady Dzielnicy, żeby oprócz swojego formalnego zgłoszenia, tam w statucie jest napisane imię, nazwisko, tam chyba zawód mówię w tej chwili z głowy, ale to nie jest w tym momencie istotne, żeby do tego jeszcze dołączył listę tych 15 podpisów. Chodzi o to między innymi, że jak będzie ktoś sobie przechodził ulicą, a będzie kampania wyborcza i będą komisja tutaj, która będzie funkcjonowała w siedzibie Rady i będzie no, natchnienie, olśnienie go dopadnie, no, zboczy i wstąpi do siedziby Rady i się zapisze, prawda? No przynajmniej, żeby miał te 15 podpisów, proszę Państwa, to naprawdę nie jest problem. I każdy, kto chce startować, to bez problemu to w ciągu godziny lub dwóch zbierze te podpisy. Więc dlatego tu wpisałem te 15 podpisów wyborców zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Mniej więcej wytłumaczyłem Państwu, czym się kierowałem, przygotowując projekt tej uchwały. Będziemy dyskutować w momencie, jak otworzę dyskusję nad tym projektem. Natomiast projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Rewizyjną. Dlatego w imieniu Komisji Rewizyjnej kolega Jaworski zabierze głos. Bardzo proszę o opinię. Komisja Rewizyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zarządu. Dziękuję uprzejmie i teraz otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w kwestii tej uchwały? Nie widzę. No więc w związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. Dziękuję Państwu bardzo. Chciałbym teraz już na marginesie podjętej tej uchwały powiedzieć tylko, że byłem we wtorek na posiedzeniu komisji pana Dominika Jaśkowca i na posiedzeniu tejże komisji, tak w kuluarach rozmawiałem z panem przewodniczącym komisji, ponieważ ten punkt, omawianie statutów dzielnic, spadł z posiedzenia tej komisji z tego powodu, że i toczą się jeszcze konsultacje społeczne. Opinie rad dzielnic powinny być nadsyłane w formie uchwał do końca miesiąca.
tak w kuluarach rozmawiałem, więc uzyskałem informację, że ten zapis o tych napojach alkoholowych to nie uwzględnił. Natomiast nie ma delegacji ustawowej do tego, żeby żądać od kandydatów na członków rad dzielnic tej listy z podpisami. I tego prawdopodobnie nie uwzględnią. Tam mi wymieniał na kogo, prezydenta, radnych, posłów i tak dalej, to jest w ustawie zapisane, natomiast już na członków rad dzielnic nie ma. Więc prawdopodobnie tego nie będzie, ale wydaje mi się, że podjęliśmy słuszną decyzję, wnioskując o to, żeby jednak jakaś, no to symboliczna, umówmy się, zebranie 15 podpisów, a Państwo macie w tym względzie doświadczenie, bo już jesteście radnymi przynajmniej przez jedną kadencję, nie stanowi żadnego problemu. No i tyle, co na temat tej naszej uchwały mogę w tym momencie powiedzieć. Przechodzimy do punktu 4.7. Korekta planu finansowego wydatków dzielnicy na rok 2013. Projekt uchwały macie Państwo przed sobą. Proszę Państwa, ja tylko tytułem wprowadzenia, ponieważ jest to projekt zarządu dzielnicy. Po analizie naszego preliminarza wydatków dokonanego przez koleżankę Kasię Skórę, która tu siedzi obok mnie po lewej stronie, w oparciu o przesłany nam aktualny stan środków finansowych poniesionych na utrzymanie Rady i Zarządu Dzielnicy Miasta Krakowa, wyszło nam, że możemy jeszcze pewną kwotę, to w sumie będzie 700 tysiąc złotych, przenieść jeszcze na zakup materiałów i wyposażenia. Z analizy wynika nam, że 500 zł możemy przenieść z paragrafu na opłat z tytułu zakupu usług telefonicznych, 200 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii i 300 zł z paragrafu opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Mówiąc po ludzku, to są opłaty za wywóz śmieci po prostu. I dlatego proponujemy Państwu podjęcie takiej uchwały. Projekt uchwały był opiniowany przez komisję rewizyjną. Bardzo proszę kolegę Jaworskiego o zabranie głosu. Dziękuję. Komisja rewizyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zarządu. Dziękuję uprzejmie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Będę liczył, kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosu. Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. Nie wiem, bo tam patrzy, kto tam. Nie, nie, a tam dalej jeszcze pan. A, pan Czepiec. Dziękuję Państwu. Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie.